Podopieczne Jeleny Skerowicz od samego początku udowodniły gospodyniom, że nie mają w planach położyć się przed faworyzowaną Ślęzą. Po trafieniu Alicji Żytkowskiej GTK prowadziło 5-2, a na prowadzeniu utrzymało się przez kolejne 2 minuty. Dopiero udana akcja Nikoli Dudasowej dała żółto-czerwonym przewagę. W tej kwarcie było jeszcze sporo emocji, wrocławianki przegrywały 13-14, ale finisz już należał do nich i po 10 minutach było 21-18. Początek drugiej kwarty potoczył się bardziej po myśli Arkadiusza Rusina i jego zespołu. Przewaga żółto-czerwonych w pewnym momencie urosła nawet do 13 oczek, ale 4 punkty Marty Marcinkowskiej i 2 Kamili Borkowskiej przy tylko jednym celnym rzucie Jones spowodowały, że koszykarki z Wrocławia schodziły na przerwę z 9-punktowym prowadzeniem. Trzecia kwarta zaczęła się jeszcze lepiej niż druga. Trener Rusin musiał porządnie pobudzić swój zespół, bo gospodynie wyszły na drugą połowę zmotywowane i gotowe na to, żeby już w tej części meczu pozbawić rywalki nadziei na korzystny wynik. W każdej z pierwszych 4 akcji żółto-czerwonych swój udział miała Sak Saton. Dwukrotne mistrzynie Polski schodziły na przerwę przed ostatnią kwartą z 23 punktami zapasu. Zwycięstwo Ślęzy nie było więc zagrożone, ale trener Arkadiusz Rusin do końca spotkania jeszcze wiele razy wykazywał swoje niezadowolenie z poszczególnych aspektów gry swoich podopiecznych. Gdynianki natomiast należy pochwalić za ambicje i walkę o każdą piłkę. Najważniejsze, że 2 punkty jednak pozostały we Wrocławiu.